Witam Państwa bardzo serdecznie w naszym kolejnym poniedziałkowym webinarze. Dzisiejszy temat jest z jednej strony związany z takim problemem całorocznym alergii różnego rodzaju, na przykład alergii pokarmowych czy kontaktowych, a z drugiej strony zaczynają pojawić się już pomalutku na przykład leszczyny kwitnące. W związku z tym pojawia się też problem alergii u wielu osób. Od razu, Szanowni Państwo, powiem, że będziemy patrzeć na alergię trochę innymi oczami niż lekarze, którzy będą zajmowali się leczeniem tej alergii. Bardzo duży nacisk będziemy kładli dzisiaj na elementy przeciwzapalne, jak również na probiotyki. Zobaczycie Państwo, że w nowoczesnej medycynie również podawanie probiotyków jest absolutnym fundamentem leczenia alergii. Nawet nie leczenia, zapobiegania. Także przejdziemy sobie pomalutku od definicji, od tego, jakie mamy rodzaje alergii, na co te alergie są, jakie mogą mieć postacie. Mamy nietolerancje pokarmowe i powiemy sobie, w jaki sposób możemy leczyć te alergie i również powiemy o suplementacji ziołowej i nie tylko u osób z alergiami. Przypomnimy również taki preparat Immunoprotect Optic Heats, który, Szanowni Państwo, jest niezwykle cenną mieszanką probiotyczną dla dzieci. Także dość szeroko sobie dzisiaj porozmawiamy na temat właśnie alergii i preparatów, które możemy stosować. Sama nazwa, pojęcie alergii na początku XX wieku została wprowadzona przez austriackiego naukowca i oznacza inną reakcję z greckiego. Alergia, czyli uczulenie, to jest patologiczna i jakościowo zmieniona odpowiedź naszych na jakiś czynnik nazywany alergenem. Polega ona na nieprawidłowej reakcji układu immunologicznego i najczęściej związana jest z powstaniem swoistych przeciwciał bądź pewnej kaskadzie reakcji, w której te przeciwciała mogą uczestniczyć. Jednym z głównych mediatorów, Szanowni Państwo, które wyzwala się w organizmie podczas kontaktu z alergenami, jest histamina odpowiedzialna za najbardziej charakterystyczne objawy nadwrażliwości, na przykład zaczerwienienie twarzy, tak? Rozszerzenie naczyń krwionośnych, to są tego typu rzeczy takie charakterystyczne. Jest to reakcja, gdzie histamina odgrywa kluczową rolę. Czy alergia jest w ogóle jakimkolwiek problemem medycznym? No to, Szanowni Państwo, no niestety, ale różna postać alergii, popatrzmy na całą Europę, słuchajcie. Ktoś z Państwa, kto poleca produkty w systemie naszym, mógłby powiedzieć, że mógłby się właściwie zająć tylko alergią i miałby w całej Europie 170 milionów klientów. To jest gigantyczna wiedza, gigantyczny problem społeczny. Alergia pokarmowa występuje u około 17 milionów Europejczyków. Na astmę cierpi 70 milionów, a 170 milionów ma problemy uczuleniowe w okresie wiosenno-letnim związane z pyłkowicą. Czyli między innymi właśnie jak ktoś ma jakąś alergię na leszczyny, no to już może zacząć mieć problemy zdrowotne. Bardzo ważna informacja na samym początku. Chciałbym, żebyście Państwo zapamiętali. Dotyczy to zarówno naszych dzieci, jak i też profilaktyki alergii u tych dzieci, ponieważ dotyczy również kobiet w ciąży. Szanowni Państwo, udowodniono, że stosowanie probiotyków, prawidłowa dieta u kobiet w ciąży zmniejsza prawdopodobieństwo występowania alergii u ich dzieci. Bardzo ważna informacja. Bardzo ważną informacją, którą powinniście Państwo zapamiętać, bo to będzie mówiło troszeczkę o przyczynie, o genezie tej alergii, z którą my się spotykamy, jest to, że
jeżeli urodzi się dziecko drogami naturalnymi, nie cięciem cesarskim, to ono rzadziej będzie miało alergię niż dziecko urodzone z cięcia cesarskiego. Chodzi, szanowni państwo, o to, że flora bakteryjna naszego organizmu, którą my nabywamy od mamy, jest kluczem do naszego zdrowia. Jeżeli ta flora jest prawidłowa, tam jest dużo bakterii, które nazywają się Lactobacillus bifidobacterium, to prawdopodobieństwo występowania alergii u takich dzieci jest dużo mniejsze niż u dzieci, czy u niemowląt nawet, szanowni państwo, u których dochodzi do zaburzenia mikrobioty. I tu mówimy nie tylko o mikrobiocie jelitowej, ale mikrobiocie całego naszego organizmu. Jak państwo wiecie, bakterie i grzyby na stałe rezydują w naszym organizmie. Problem tylko polega na tym, jakie bakterie, jakie grzyby i w jakiej ilości. I tutaj jest jeden z przykładów, szanowni państwo, to jest oczywiście poparte badaniami klinicznymi, ja nie chcę państwu tego tutaj podawać, jak ktoś, kogoś z państwa interesują badania kliniczne i publikacje, to chętnie podam, gdyby to było potrzebne. U niemowląt z atopowym zapaleniem skóry, szanowni państwo, u niemowląt, najczęstszą, to jest taka najczęstsza forma alergii występująca u małych dzieci, obserwowano spadek liczebności bakterii typu Lactobacillus i Bifidobacterium. Jak państwo pamiętają, może część z państwa pamięta, jakie szczepy największej ilości występują w naszym probiotyku OptiProBio, to zwróćcie uwagę, że Lactobacillus i Bifidobacterium to są najważniejsze bakterie w OptiProBio. I teraz wyobraźcie sobie, że dziecko urodzi się w szpitalu cięcia cesarskiego i zamiast tych bakterii jest narażone na przykład na Escherichia coli albo jeszcze gorsze na jakieś Clostridium, słuchajcie. Na przykład Clostridium difficile to jest bakteria, która odpowiada za rzekomo błoniaste zapalenie jelit. No świństwo straszne, słuchajcie, bo ono powstaje wtedy, kiedy podajemy antybiotyki masywnie, a Clostridium jest oporne na antybiotyki i wszystko wokół ginie, a Clostridium pławi się w szczęściu w naszych jelitach i powstaje rzekomo błoniaste zapalenie jelit. Niezwykle niebezpieczna dolegliwość. No i zobaczcie, że teraz u takich niemowląt z atopowym zapaleniem skóry zamiast tych dobrych bakterii zaczyna się pojawiać duża ilość Clostridium. Boże, no to co, jakie będzie zdrowie tego dziecka? I u tych dzieci występuje bardzo często zapalenie, atopowe zapalenie skóry. Czyli troszkę sobie teraz pomyślmy, wyciągnijmy wniosek. Jeżeli zadbamy o mikrobiotę u nas, jeżeli zadbamy o tą mikrobiotę, prawidłowe odżywianie u kobiet w ciąży, jeżeli dziecko urodzi się drogami naturalnymi, jeżeli to dziecko będzie miało prawidłowy pokarm, szczególnie pokarm matki i będzie miało podawane probiotyki od urodzenia, to prawdopodobieństwo występowania alergii u takiego dziecka będzie po prostu dużo mniejsze. No dobrze. A medycyna słynie z tego, żeby sobie wszystko szufladkować, bo wtedy nam jest łatwiej. No i oczywiście łatwiej nam jest nazwać kilkadziesiąt tysięcy różnych związków, które są alergenami, a jest ich naprawdę dużo. Jak sobie je jakoś podzielimy? No to można sobie je podzielić różnie. Na przykład droga kontaktu z organizmem. No to mamy pokarmowe, wziewne i kontaktowe. Tak? W różny sposób kontaktujemy się z alergenami. Możemy też podzielić alergeny na takie, które mamy cały rok i takie, które działają na nas sezonowo. Na przykład kwiatostany leszczyny działają na nas sezonowo, albo jakieś pyłki traw też będą działały na nas sezonowo. Alergia wziewna, czyli te uczulenie na pyłki kwitnących roślin, tak, atakuje najczęściej drogi oddechowe i oczy. Niestety, szanowni państwo, u osób, u których występuje alergia wziewna, szczególnie, nie daj Boże, jak takie osoby zaczną mieć kontakt z jakimiś substancjami chemicznymi,
które będą je zatruwały. Albo na przykład trafią do zagrzybionego domu, alergia wziewna może zmienić się w astmę bądź inne postacie, ciężkie postacie alergii. Dlatego, że te substancje chemiczne obce trafiają na organizm, który już jest rozregulowany i one jeszcze, te substancje chemiczne, modyfikują nasz organizm i on zaczyna głupieć. On jest rozregulowany i pojawiają się ciężkie postacie astmy, które później muszą być leczone latami lekami, ponieważ my sobie nie radzimy tak naprawdę z alergiami. My nie rozumiemy, w jaki sposób my możemy uspokoić ten organizm w momencie, kiedy już dojdzie do tej alergii. Takie objawy alergii wziewnej najczęściej to są łzawienie, swędzenie oczu, kaszel, spuchnięty nos, tak, zatkany nos, podwyższona temperatura może również się pojawić. Tak, to także zapalenie spojówek, kaszel, czy świąt, czy różne tego typu rzeczy, to są takie najczęstsze objawy, z którymi te osoby mogą mieć problem. Są też alergie kontaktowe, szanowni państwo, i to jest w ogóle też troszkę inny rodzaj alergii, czy ten wyprysk kontaktowy. On dotyczy raczej skóry i jest bardzo niemiły, bo zwróćcie uwagę, że tego typu alergie kontaktowe będą, trwając długo, powodowały niszczenie skóry do tego stopnia, że mogą po prostu powstać blizny. Nie wspomnę już o tym, że ta silnie swędząca, łuszcząca się skóra i to drapanie się po tej skórze jest po prostu bardzo nieprzyjemne. Takie typowe alergeny kontaktowe to są albo metale, i tu najczęściej wymienia się nikiel, chrom albo kobalt, także gdzieś mamy jakieś pierścionki albo jakieś wisiorki z niklu, no i w pewnym momencie pojawia nam się zaczerwienienie, jakaś swędząca wysypka, no to możemy się spodziewać, że właśnie nam się ujawniła alergia kontaktowa. I alergia na nikiel występuje dość często, bo występuje u 17% kobiet i około 3% mężczyzn. Czyli nie jest to wcale rzadko. No dobrze, to teraz mamy kolejną alergię pokarmową. Czyli tutaj mamy nieprawidłową reakcję układu odpornościowego na pokarm. No i tutaj mamy taką alergię pokarmową szybką, natychmiastową, my to nazywamy IgE zależną, przeciwciało IgE, i opóźnioną, IgG zależną. Jeszcze możemy tutaj mówić o IgA, czyli przeciwciała IgE, czyli natychmiastowe IgG i IgA opóźnione. Taka nadwrażliwość pokarmowa. IgE zależna, czyli natychmiastowa reakcja. Szanowni państwo, jest to alergia śmiertelnie niebezpieczna. Są osoby, które po zjedzeniu niewielkiej ilości jakiegoś pokarmu, często orzechów albo skorupiaków, mogą mieć tak gigantyczny problem, że dochodzi do bardzo szybkiej reakcji alergicznej z obrzękiem i ta alergia może być niebezpieczna dla zdrowia i życia, ponieważ może doprowadzić do wstrząsu anafilaktycznego, w konsekwencji nawet do śmierci, więc świadomość tego, że u kogoś występuje taka alergia, powinna też prowadzić do tego, że taka osoba powinna mieć świadomość, że musi mieć przy sobie leki ratujące życie. No i oczywiście mamy taką opóźnioną reakcję nadwrażliwości pokarmowej IgG i IgA i z tą spotykamy się najczęściej. Są testy pokarmowe, które możemy sobie zrobić i każdy z państwa jakby chciał zobaczyć, czy ma jakieś nadwrażliwości pokarmowe IgG i IgA zależne, może sobie taki test zamówić, zrobić sobie go nawet w domu, wysyła się materiał do firmy, która to analizuje i dostajecie państwo wynik opisowy, no i tam też różne wykresy, różnymi kolorami zaznacza się, czy nasilenie tej alergii jest silne, czy słabe. I w przypadku tej nadwrażliwości mamy bardzo silną korelację z zaburzeniami flory jelitowej.
Możemy oczywiście również mieć do czynienia z substancjami chemicznymi, które modyfikują nasze środowisko. Można mieć również predyspozycję genetyczną. A tutaj w tych nadwrażliwościach pokarmowych, no to wiadomo, że w IgE zależnej, czyli tej natychmiastowej, należy po prostu unikać kontaktu z alergenem za wszelką cenę. Natomiast w tej opóźnionej jest taka technika diety rotacyjnej i ta dieta rotacyjna służy do tego, żeby od 6 do 12 miesięcy całkowicie pozbawić się w diecie tego, na co nasz organizm reaguje. Czyli podam Państwu przykład. Ktoś sobie jadł całe życie marchewkę, później coś, jakieś środowisko zewnętrzne albo jakaś bakteria patologiczna, tak, jakieś błędy dietetyczne spowodowały, że nagle organizm zgłupiał i wyobraźcie sobie, że on nagle zaczyna mieć nadwrażliwość na tą marchewkę. I co robimy? Odstawiamy mu tą marchewkę na 12 miesięcy i później malutku możemy spróbować ją przywrócić. To oczywiście ten czas można czasem wydłużać w zależności od nasilenia tej alergii pokarmowej. Stąd, jak Państwo za chwileczkę zobaczycie, jednym z elementów wspomagania suplementacji u osób z problemami tego typu jest na przykład ekstrakt z aloesu, czy ekstrakty ziół zawarte w mieszance OptiLiver i OptiDex. Dlatego, że prawidłowe funkcjonowanie przewodu pokarmowego, szczególnie wątroby, unikanie stanów zapalnych i, jak ja to mówię, wygojenie tego jelita, to jest klucz do sukcesu, absolutny klucz do sukcesu. No i mamy nietolerancje pokarmowe. Nietolerancje pokarmowe to jest troszeczkę inny rodzaj nadwrażliwości. Może nawet nie nadwrażliwości, szanowni Państwo, to jest po prostu brak możliwości trawienia, ponieważ nie wytwarzamy enzymu niezbędnego do trawienia jakiegoś składnika, na przykład laktoza, czyli cukier mleczny. Nietolerancja laktozy jest uwarunkowana czynnikami genetycznymi, czyli w mojej do mnie trafiają pacjenci, z którymi ja mam kontakt w poradni genetycznej, oczywiście również w poradni dietetycznej, tak? Ponieważ te osoby, ja mogę im zrobić test genetyczny i w ich genach prawdopodobnie znajdę taką wadę genetyczną, która będzie powodowała, że oni przez te geny nie produkują enzymu, który potrafi trawić laktozę. Będą się po prostu źle czuli po mleku. Nie daj Boże, jak taki człowiek ma nietolerancję laktozy, a jeszcze zniszczył sobie florę jelitową. Dlaczego? Dlatego, że bakterie jelitowe mogą do pewnego stopnia zastąpić enzymy, które my produkujemy. Ano dlatego, że bakterie probiotyczne potrafią produkować tenże enzym. Enzym nazywa się ładnie laktaza, trawi laktozę, czyli jak mamy prawidłową florę jelitową, to przez bardzo długi okres czasu mogą nie występować u nas objawy hipolaktazji, bądź nawet w ogóle mogą nie wystąpić przy prawidłowej florze jelitowej, jeżeli nie objadamy się tą laktozą w dużych ilościach. Tak? Proszę pamiętać, są też takie nietolerancje pokarmowe uwarunkowane genetycznie. No i tutaj z takich objawów, bo o tych nie powiedzieliśmy, te trzy postacie tych alergii pokarmowych, czyli natychmiastowa, ta opóźniona i ta trzecia genetyczna nietolerancja pokarmowa. Alergia natychmiastowa, no to szanowni Państwo, to może być obrzęk krtani, łzawienie oczu, spadek ciśnienia, bóle brzucha, wymioty, wysypka pokrzywkowa taka, tak? Łącznie z utratą przytomności i wstrząsem anafilaktycznym. Jeżeli chodzi o nadwrażliwość pokarmową opóźnioną, to tutaj mamy takie nieswoiste, jak my to mówimy, objawy, czyli zdjęcia, biegunki, na przemian z zaparciami, bóle brzucha. No, tak do końca nie wiemy, co jest grane,
mogą pojawić się również problemy dermatologiczne, jakieś wysypki, jakieś trądziki, atopowe zapalenia skóry, rumienie, bóle głowy, tak? Zaburzenia masy ciała, raz przytyje, raz zeszczupleje. Tak? Słuchajcie, to jest bardzo męczące. I tak naprawdę bardzo wielu lekarzy nie zdaje sobie sprawy z tego, że mamy nadwrażliwość pokarmową opóźnioną, bo my w medycynie bardzo rzadko zlecamy testy nietolerancji pokarmowej. Tak? Idziemy w kierunku silnych leków, mamy jakieś tam badania laboratoryjne, natomiast testy dietetyczne, testy nietolerancji pokarmowej zlecamy bardzo rzadko. Natomiast testy nietolerancji pokarmowej genetyczne stają się coraz bardziej modne w medycynie i coraz więcej lekarzy rozumie te nietolerancje pokarmowe. Trzeba tylko pamiętać, że tutaj robi się po prostu badania genetyczne. Są oczywiście też takie testy funkcjonalne, które pomagają nam w rozpoznaniu tych nietolerancji pokarmowej, różne testy wodorowe i tak dalej, w zależności od różnych rodzajów nietolerancji pokarmowych, ale jakby najważniejsze związane z przyczyną wystąpienia tej nietolerancji są badania genetyczne. I tutaj mamy również różne objawy braku trawienia, na przykład mleka, tak? Czyli jakieś bóle brzucha, wzdęcia biegunki, bóle głowy, wysypki, duszności, no takie niecharakterystyczne. Można znaleźć korelacje z jedzenia, na przykład wypicia mleka, czy z jedzenia jakiegoś sera z problemami zdrowotnymi. I to powinno nam nasunąć jakieś rozwiązanie czy sugestie, że mamy tutaj problem. Jakie pokarmy mogą wywoływać alergię? Jeżeli chodzi o dzieci, szanowni państwo, to najczęściej wymienia się jajka i mleko krowie. Proszę pamiętać, że człowiek jak się rodzi, to produkuje enzym do trawienia mleka, trawienia laktozy. Właściwie do 5 roku życia prawie wszyscy go mamy. No i później geny się włączają i u osób dorosłych w Polsce około 30-40% Polaków nie trawi laktozy. U dorosłych najczęściej uczulają orzeszki ziemne, ryby i skorupiaki. I tutaj mówimy o takich natychmiastowych alergiach. Pokarmy powodujące nadwrażliwość opóźnioną, no to tutaj lista jest bardzo szeroka, szanowni państwo, bo to może być, nie wiem, marchewka, każdy rodzaj, nie wiem, mięsa, ryby, chleb, jajka, i to się rozróżnia, czy białko jaja, czy żółtko i tak dalej. Więc te testy pokarmowe są bardzo szerokie, właściwie lista alergenów jest szeroka. No i mamy nietolerancje pokarmowe, i tutaj są na przykład nietolerancja laktozy, która występuje w mleku, śmietance, lodach, maśle, nietolerancja fruktozy, szalenie niebezpieczna, szanowni państwo. Tutaj mamy jakby podwójną reakcję. Fruktoza sama w sobie szkodzi naszej wątrobie i jeszcze mamy nietolerancję fruktozy, czyli tej fruktozy wtedy w tych posiłkach jest bardzo dużo, bo my sobie z nią nie radzimy. No i możemy mieć nietolerancję histaminy i tutaj na przykład czerwone wino, pomidory, wędzone ryby czy sery dojrzewające. Bardzo ciekawą postacią takiej nietolerancji jest zespół antambulsowy. To jest zespół, który opisano w krajach takich jak Japonia, Chiny, Korea. I to jest taki zespół, który powstaje w związku z podaniem alkoholu, na przykład czerwonego wina. Dochodzi do wzrostu ciśnienia, bardzo masywnego zaczerwienienia twarzy. Jest to związane z pewnym genetycznie uwarunkowanym niedoborem enzymu trawiącego alkohol. Także można być uczulonym również na alkohol. No i teraz przejdziemy sobie do różnych postaci leczenia tej alergii. Oczywiście powiemy sobie również tutaj o ziołach. Myślę, że część z państwa, która mogła mieć uczulenie jakieś, mogła mieć kontakt z lekarzem, alergologiem, który podawał immunoterapię swoistą, czyli tak zwane odczulanie, podawane najczęściej podskórnie albo w rodzaju skaryfikacji w postaci wzrastających dawek antygenu, czyli od bardzo maleńkich do wzrastających. I poprzez podanie tego antygenu organizm zaczyna się po prostu przyzwyczajać i przestaje mieć taką masywną reakcję
uczuleniową. Myślę, że warto pamiętać, że takie odczulanie trwa 3 do 5 lat. Leczenie alergii może odbywać się również za pomocą leków i tutaj mamy szerokie portfolio leków farmakoterapii. No i w leczeniu alergii możemy mieć słynne i myślę, że znane Państwu leki przeciwhistaminowe, ale możemy mieć kortykosteroidy również. No i słuchajcie, te kortykosteroidy, wyobraźcie sobie, jak się podaje tym biednym dzieciom przy tych alergiach i astmach, one im rozwalają dokumentnie organizm i cały metabolizm, gospodarkę hormonalną, mogą powodować różne świństwa typu otyłość, cukrzyca, depresja i tak dalej, osteoporoza. Są oczywiście nowoczesne kortykosteroidy, szczególnie wziewne, jeżeli mamy postacie i musimy podać kortykosteroidy osobie, u której mamy astmę. No i mamy oczywiście adrenalinę, czyli w momencie, kiedy mamy ryzyko wystąpienia wstrząsu anafilaktycznego, adrenalina musi być pod ręką u takiej osoby. W poradni jako lekarz spotykam się z osobami, u których rozpoznano występowanie tasiemca bąblowca, dlatego że pęknięcie takiej cysty tasiemca bąblowca uwalnia białka, które powodują natychmiastową reakcję wstrząsu anafilaktycznego. Taka osoba musi mieć przy sobie zastrzyk adrenaliny, ponieważ może umrzeć w momencie, gdyby taka cysta pękła. Leczenie alergii to również eliminacja czynników alergicznych. Czyli to jest, szanowni Państwo, odkurzacz z dobrym filtrem, najlepiej filtrem wodnym, to polecam. I tych unikanie alergenów, na przykład jad pszczoły może być bardzo silnym alergenem, są osoby bardzo silnie uczulone i jest to zagrożenie życia, takie ugryzienie, więc unikanie tych problemów, pokarmy, na przykład orzechy, kosmetyki, jak również usuwanie produktów zawierających na przykład laktozę, nabiał czy mleko u osób nadwrażliwych na laktozę. To jest przykład eliminacji czynników wyzwalających. Oczywiście, szanowni Państwo, jednym z elementów niezbędnych naszym zdaniem w leczeniu alergii jest suplementacja, czyli uzupełnianie zbilansowanej diety. O diecie jeszcze dzisiaj powiem. Gdzie stosujemy? Znany Państwo aloes, jest turbo detoks u nas i polecam, szanowni Państwo, dlatego że sam aloes ma fantastyczne właściwości kojące na przewód pokarmowy, łagodzące stany zapalne w przewodzie pokarmowym. Tak? Mamy omega-3, mamy antyoksydanty, zaraz o tym sobie powiem, bo antyoksydanty, szanowni Państwo, powinny się Wam kojarzyć z takimi substancjami, które mają właściwości przeciwzapalne. Dlatego, że w ogóle alergia jako taka forma kojarzy nam się ze stanem zapalnym. Natomiast OptiLiver, OptiDex, czyli mieszanki ekstraktów roślinnych, to są takie mieszanki, które wspomagają wątrobę, odtruwanie. Tak? Mamy Omegę, mamy OptiKids, o którym przypomnę Państwu, czyli coś dla dzieciaków, które ukończyły trzeci rok życia, gdzie są probiotyki, witamina D3 i oczywiście mamy OptiProbio. W leczeniu alergii powinniśmy również pamiętać o diecie poprawiającej pracę jelit, czyli dieta osłaniająca, dieta wspomagana probiotykami, dieta zawierająca dużo maślanu, który jest taką substancją gojącą, czy dieta eliminacyjna, czyli usuwająca z pożywienia coś, co wzbudza nam alergię. Proszę również pamiętać, że należy usuwać stany zapalne spowodowane przewlekłymi zakażeniami, czyli jak ktoś z Państwa ma astmę i będzie popełniał błędy dietetyczne, nie daj Boże jeszcze napotoczy mu się jakaś infekcja, to zobaczycie, że nasilą się również objawy alergii. W związku z tym unikanie stanów zapalnych albo leczenie stanów zapalnych jest bardzo ważnym elementem leczenia alergii. No i oczywiście probiotykoterapia. Szanowni Państwo, powiedziałem to już wcześniej, badania naukowe, w twardej medycynie, nie w naszej medycynie naturalnej, twardej klinicznej medycynie dowodzą, że dzieci urodzone naturalnie,
dzieci leczone probiotykami rzadziej chorują na alergię. Miejmy to na względzie, bo ten młody organizm pokazuje nam, w jaki sposób my dorośli powinniśmy się również zachowywać. Jeżeli chodzi o ekstrakty ziołowe, te preparaty naturalne, no to oczywiście luteina czy OptiOx, Dex ze względu na regulację odporności, szanowni państwo, odporności, to podkreślam, detoksykację, czyli usuwanie pasożytów i trucizn, które modyfikują nasz organizm. W ogóle każda osoba, która ma jakiekolwiek problemy alergiczne, powinna, szanowni państwo, to jest moje prywatne zdanie, obowiązkowo poddać się bardzo dokładnemu usunięciu potencjalnych pasożytów z organizmu. I uważam, że to powinna być praktyka powszechna, czyli te dwa elementy, takie jak detoksykacja, walka z pasożytami i probiotykoterapia, to powinien być standard. Oczywiście nie wspominam już odpowiednich diet. Mamy zioła odtruwające, czyli OptiLiver, mamy rośliny łagodzące podrażnienia przewodu pokarmowego, czyli aloes, mamy probiotyk OptiProbio, mamy witaminy A, E, D3 i, co jest bardzo ważne, dwa elementy mechanizmu przeciwzapalnego, które państwo doskonale znacie, ponieważ ja je hołubię, uwielbiam i polecam, mianowicie omega-3 Forte IQ olej i olej Full Spectrum CBD. Obydwa te preparaty i obydwa składniki kluczowe, które tam występują, mają udokumentowane silne właściwości wspomagające, regulujące u osób, u których występuje stan zapalny. No dobrze, no to króciutko przypomnijmy sobie, co jest w tych preparatach, jakie są kluczowe elementy występujące w tych preparatach. Czyli Opti Aloe Bio to jest ekstrakt, tak? To jest sok z liści aloesa, aloesu zwyczajnego, połączony z sokiem z owoców z dzikiej róży. Czyli zwróćcie uwagę, że tutaj mamy bardzo szerokie działanie, takie regenerujące, poprawiające, czy właśnie to użyję specjalnie tego słowa, regulujące odporność. Alergia jest nadwrażliwością, czyli taką zbyt silną reakcją. Natomiast regulacja jest słowem kluczowym w alergiach. Regulacja. Stąd Opti Aloe się świetnie do tego nadaje. Tak? To jest takie, wiecie państwo, to jest trochę tak jak dawno temu podawano alugastrin, albo ktoś, kto miał wrzody żołądka, wypijał mleko, bo wtedy mu to pomagało łagodzić ten piekący, palący ból w żołądku. A jeszcze jak miał zarzucanie do przełyku, to już w ogóle. Dlatego, że niektóre substancje potrafią mieć taki kojący, łagodzący wpływ na przewód pokarmowy. Ja oczywiście nikomu nie polecam, żeby wcinał alugastrin i pił mleko w chorobie wrzodowej, a chociaż w niektórych sytuacjach może to doraźnie pomóc, jak już nie mamy innego wyjścia. Natomiast ważne jest to, żeby wiedzieć, że ten aloes będzie nam koił, będzie nam łagodził te stany zapalne. A jak mówimy o stanach zapalnych i o wolnych rodnikach, szanowni państwo, które szaleją zawsze w naszym organizmie, jak jest stan zapalny, to ja sobie nie wyobrażam osoby z alergią, która nie wyobrażam sobie, żeby nie podawać masywnej dawki antyoksydantów w suplementacji. Oczywiście dieta jest tutaj kluczem, ale naprawdę nie jesteście w stanie w ciągu całego roku dostarczyć do organizmu dużej dawki antyoksydantów, które będą wspomagały redukcję stresu oksydacyjnego i stanów zapalnych w organizmie. No i tutaj macie przeróżne wspaniałe rzeczy, ale luteina A plus E i selen, wszystko to ma silne właściwości antyoksydacyjne, tak? Czyli poprawia funkcjonowanie organizmu i zmniejsza stany zapalne. OptiLiver, czyli mieszanka ekstraktów roślinnych, które nie tylko poprawiają trawienie, czy tam zawierają enzymy trawienne z melonowca na przykład, ale również poprawiają funkcje wątroby. Szczególnie moja ulubiona Picroriza curoa, czy mniszek, korzeń mniszka, który jest państwu doskonale znany, czy łopian, który jest, ja zawsze to powtarzam, łopian w czasach wojennych
ponieważ korzeń łowianu jest bogatym źródłem białka i jak był głód, to można było szukać korzeni łopianu i sobie wcinać go, żeby sobie gdzieś tam poprawić zdrowie i czymś się odżywić. Ale on ma też fantastyczne właściwości poprawiające pracę przewodu pokarmowego, trawienie, czy poprawiające pracę, regulację poziomu cukru we krwi. Także OptiLiver, jak sama nazwa, troszkę z angielskiego wskazuje wątrobę. Musi być w, proszę pamiętać, no, gdzie alergia i gdzie wątroba? No, musicie się Państwo tego nauczyć, musicie zapamiętać. Jest alergia, musi być prawidłowe funkcjonowanie jelit i wątroby i usuwanie stanów zapalnych. Jak sobie z tym poradzimy, zobaczycie na własnej skórze, tak, na własnym zdrowiu, że alergia się zmniejsza. OptiDex, to już tu nie wspomnę, poza właściwościami wpływającymi, nazwijmy to usuwająco, tak, eradykująco na pasożyty różne świństwa w tym organizmie, no to jeszcze poprawia odtruwanie tego organizmu. No to alergia musi się Państwu kojarzyć z zatruciem organizmu, modyfikacją odporności z powodu patologicznych różnych świństw, które znajdują się w naszym organizmie. Stąd nie wyobrażam sobie, żeby OptiDex nie był podawany sobie z alergią. Omega Oleum Forte IQ. To jest ultraformuła, która zawiera omega-3. Zawsze proszę pamiętać, że pierwszym, najważniejszym elementem funkcjonowania naszego organizmu są zdrowe tłuszcze. Jest to jedna z najważniejszych substancji w naszym organizmie. Bez zdrowego tłuszczu nasz organizm nie będzie funkcjonował. Bez węglowodanów, które mamy podać z zewnątrz, czy wcinać ciasteczka, słodycze i tak dalej, możecie przez całe życie nie tknąć ani jednego cukierka, łyżki cukru i słodyczy i miodu i będziecie świetnie funkcjonować. Jak nie będziecie dostarczać do organizmu wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, no to niestety, szanowni Państwo, zdrowi nie będziecie. Możecie oczywiście dostarczać omega-3 we wspaniałej diecie, na przykład diecie śródziemnomorskiej, jak Państwo sobie mieszkacie gdzieś na plaży w Grecji, tam macie dostęp do świeżych ryb, owoców morza i codziennie sobie je wcinacie, to w ogóle nie ma żadnego problemu. Natomiast jak nie mieszkacie na plaży w Grecji, tylko mieszkacie na przykład w Polsce, to niestety, szanowni Państwo, musicie suplementować omega-3 i omega oleum forte IQ to jest w ogóle mistrzostwo świata, to jest majstersztyk ze względu na skład, który tam występuje, czyli ekstrakt, tak, olej z sardeli peruwiańskiej, do którego dodaliśmy antyoksydanty z rokitnika i kiełków pszenicy i co ważne 100% naturalnie stabilizowane ekstraktem z rozmarynu, a zapach i smak doprawiony jest cytryną i wiśnią. Więc słuchajcie, naprawdę nawet najbardziej wybredni smakosze są w stanie docenić pyszny smak i skład Omega Oleum Forte IQ. No to jest kolejny produkt, który jest mistrzostwem świata. Moim zdaniem najlepsza omega na świecie w tej chwili. Podobnie jak OptiProbio, nie ma sobie równych. No i proszę, słowo się rzekło, kobyłka u płota. OptiProbio, szanowni Państwo, obecnie moim zdaniem najsilniejszy, najlepszy probiotyk na świecie, wyjątkowa absolutnie formuła, 18 wyselekcjonowanych szczepów probiotycznych, gigantyczna dawka, 450 miliardów żywych bakterii tworzących kolonii w jednej dawce. Do tego dodaliśmy prebiotyk, czyli fruktooligosacharydy inulina, cały B-kompleks naturalny, cynk, selen i błonnik witalny. Dlaczego to jest takie ważne i tutaj będę to podkreślał? Dlatego, że za chwileczkę powiemy sobie o diecie przeciwzapalnej i to Państwu będę przypominał. Ten błonnik witalny. No dobrze, ale mówiliśmy od początku o dzieciach również. Nature Day wprowadził jakiś czas temu, szanowni Państwo, OptiKids Immunoprotect. I tutaj szczególnie powinny docenić ten preparat osoby posiadające dzieciaki przedszkolne w wieku do 3 lat, ponieważ mamy cztery szczepy, bardzo ciekawe szczepy bakteryjne,
które tworzą cudowny, pozytywny biofilm bakteryjny w organizmie, czyli Pediococcus, Streptococcus salivarius, Lactobacillus brevis i Lactobacillus plantarum. Cztery słynne w pediatrii szczepy bakterii probiotycznych wzmocnione dodatkowo witaminą D3. Ważne jest również to, że ten preparat jest słodzony ksylitolem, ale więc ma pozytywny wpływ na zęby u naszych dzieci. Nie wspomnę już o tym, że bakterie, które są tutaj, same w sobie leczą próchnicę. Co to znaczy? One zwalczają Streptococcus mutans, takie świństwo, które siedzi w zębach u dzieci i powoduje próchnicę. I one go zwalczają, normalnie wypierają z tych zębów, więc podawanie OptiKids Immunoprotect nie tylko będzie wspomagało naturalną odporność, ale również będzie walczyło z próchnicą u dzieciaków. Tak? I co najważniejsze, szanowni państwo, zmniejsza się alergia, jeżeli podacie dobre probiotyki dziecku. O tym trzeba pamiętać. Natomiast ostatnia rzecz, bo myślę, że część z państwa wie, że ja mam bardzo dobry i codzienny kontakt z dziećmi z przedszkola, pomimo tego, że wszystkie moje dzieci już są dorosłe, dlatego że opiekujemy się dziećmi w kilku przedszkolach ze względów rodzinnych. I słuchajcie, te dzieciaki uwielbiają ten OptiKids, ponieważ, no nie wiem, kto z państwa jeszcze go nie próbował, mi już ślinka leci na sam smak. On ma smak przetruskawkowy. Słuchajcie, to są tabletki do ssania, one są przepyszne, więc w ogóle nie ma żadnego problemu z tym, że jakiemuś dziecku by to nie smakowało, bo to jest przepyszne i bardzo zdrowe. Także przypominam, szanowni państwo. No dobrze, to troszeczkę powiemy sobie jeszcze na sam koniec o diecie przeciwzapalnej. Nie wyobrażam sobie, żeby u osoby z alergią nie przeprowadzić analizy różnych czynników genetycznych, morfologii, pracy wątroby, testów przeciwpasożytniczych i tak dalej, i tak dalej. I na koniec tego wszystkiego, jak już podamy suplementy i ustalimy, w jaki sposób ten człowiek powinien się zachowywać, nie powiemy mu troszeczkę o diecie przeciwzapalnej. Ja wymieniłem tylko kilka podstawowych elementów najważniejszych w diecie przeciwzapalnej. Dlaczego, szanowni państwo, ryby wymienione są jako pierwsze? Oczywiście, jeżeli ktoś nie jest uczulony na ryby, to podkreślam, jeżeli jest jakikolwiek element składowy naszej diety, gdzie jesteśmy uczuleni, to my sobie go zostawiamy w spokoju, ale całą resztę wcinamy. Szanowni państwo, ryby leczą alergię, ponieważ zawierają bardzo dużo różnych wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, a one mają właściwości przeciwzapalne. Do tego warzywa, szczególnie kiszonki, czyli poprawa mikrobioty jelitowej, dostarczenie antyoksydantów. Antyoksydantów również w jedzeniu jest bardzo wiele, więc możemy sobie na przykład borówki, granaty, tak, czy przyprawy, takie jak kurkuma. Bardzo ważnym elementem diety przeciwzapalnej jest unikanie węglowodanów, cukrów prostych i zjadanie dużej ilości błonnika. Czyli mamy dużo błonnika i do tego proszę pamiętać, że ten błonnik witalny jest również elementem OptiProbio, bo czasem zapominamy, że OptiProbio to nie tylko probiotyk, prebiotyk i różne składniki, ale również błonnik witalny. To jest fantastyczna mieszanka, która będzie poprawiała również perystaltykę i rozwój naszych bakterii probiotycznych. Także, szanowni państwo, alergia nie jest łatwa w leczeniu, wymaga bardzo wielokierunkowego działania. Bardzo fajną, wspomagającą rolę mają tutaj ekstrakty różnych roślin, mają antyoksydanty, aloes, OptiLiver, OptiDex, omega-3 u dzieciaków OptiKids, a u dorosłych OptiProbio, tak? To są te podstawowe elementy, które będziemy stosowali u osób z alergiami. Także można być uczulonym, szanowni państwo, na różne rzeczy. Niektórzy mówią, że można być uczulonym nawet na niektórych ludzi, czego państwu nie życzę. Życzę państwu świętego spokoju, braku alergii,
pysznego jedzenia i dużo słońca, takiego jak w Grecji w wakacje. Także pięknie dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że was żadna alergia nie dopadnie. Życzę miłego wieczoru i do zobaczenia za tydzień na naszym kolejnym poniedziałkowym webinarze. Także wszystkiego najlepszego.